Witajcie moi kochani, to Wigilia, więc wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia nawzajem. I wczoraj był live, wczoraj był świetny live, super się bawiłem, było 440 osób najwięcej. Wow, nigdy chyba nie było tyle osób na live'ie moim. I całkiem możliwe, że dzisiaj też będzie live, ale jeśli nie będzie, to będzie jutro i na live'ie nagramy piosenkę. Nagramy piosenkę trochę świąteczną, trochę nieświąteczną, zobaczymy, bo będę z wami pisał ten tekst. No a dzisiaj, bo na live'ie ogólnie też mi mówiliście, żebym Cyborga obejrzał, obejrzałem Cyborga, Harry Potter i Kamień Nerkowy. I to było genialne, najlepiej streszczony Harry Potter na świecie. Ale dziś zobaczymy co innego, też od Cyborga, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. A mam włosy w ogóle brzydkie. Zobaczmy w sumie, 20 sekund film, to mi się podoba, 11 subskrypcji special, zobaczymy. 11 subskrypcji special. Dzięki za suba, mordo. Jaki? Ciekawe, czy wtedy faktycznie miał 11 subów. Nie, na pewno nie. Niemożliwe to jest. Może, a może jednak. Ale bardzo taki wholesome, bardzo wholesome film. Finesz i Ferb. Freb. Ej, Freb. 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 Ech, ale nudy, fajnie by było, gdyby nasz tata w końcu wrócił ze sklepu po tych 12 latach. Ej, już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Ta. Gdyby ich tata wrócił... Czekaj, a ich tata to nie był ten od Skamielin? Mamo, Fineasz i Ferb dokonują oszustw podatkowych. Wiesz, co robić się. Wyjazd z naszej posesji, mamy pełne prawo użyć wobec ciebie broni palnej. This is America. Ej, gdzie jest Pepe? Dubi duba. Nareszcie jesteś, agencie Pedundersztyt znowu robi coś podejrzanego. Idź i zrób coś z tym. Tak jest. Towarzyszu Stalin. O nie! O nie! Dlaczego mi to uświadomiłeś, Cyborgu? Ja... Lepiej mi się żyło z niewiedzą o tym, że on wygląda jak Stalin. Ale faktycznie tak wygląda. I czemu Pepe jest taki smutny? Dersztyca. Ej, to przecież najzwa jest spółka z Łodym Dersztyca. Ej... Czemu ten budynek wygląda jak Ferb? A wygląda? Łodym Dersztyca. Bra. Faktycznie. Co? Ej, to przecież najzwyklejszy w świecie dziobak. Kiedy pan dziobak? Haha, wpadłeś w moją pułapkę, a teraz pozwól, że ci przedstawię mój wynalazek. Oto twój stary winiary i na to sprawia, że przychodzi twój stary i daje ci w pi***dol. Ale chociażby wrócił, nie? Trzy żubry. Tutaj się liczą właśnie takie małe detale, nie? Aż i Ferb lajkują rasistowskie obrazki na wykopie. Mamo, winę Aż i Ferb potrącili staruszkę kreba 76 za to zdarnie, okupują tereny na Aż i Ferb za głośno oddychają. Nie jesteś może trochę za młody na to, żeby budować wielkie maszyny. Też mi się smutno zrobiło. Hej Freb, nareszcie zbudowaliśmy maszynę, która sprawi, że nasz tata w końcu zapłaci alimenty. Meanwhile... I wtedy właśnie... Czy... Ej! Ej! Bra! Tata... Finasza i Ferba. Wiecie, dlaczego tak napisałem? No tak, przecież... O co chodzi z tym, że tata zapłaci alimenty? Przecież ich tata jest tam. Skamieliny, ta. Pa. Skamieliny. Właśnie moi rodzice nie przyszli na moje narodziny i wychowały mnie wilki, a moim jedynym przyjacielem był Balunio. O nie, wydostałeś się z mojej pułapki. Patrz, mamo, mówiłam ci. O, tu jesteś, Pepe. Klej, chodźcie do domu, upiekłam ciasto. Siema. To jest po prostu idealnie przedstawione, nie wiem, Cyborg musiał być bardzo dobry, znaczy nie wiem ile Cyborg ma lat, dajmy na to, że uczy się. Dajmy na to, że jest w technikum, liceum, coś takiego. Na pewno jest bardzo dobry w pisaniu streszczeń, nie? Musi być mistrzem totalnym. Mamo, Finasz i Ferb lajkują rasistowskie obrazki na wykopie. Dzięki za 1000 subów! Czy to... A! To jest właśnie to. To jest szybki rozwój. Skoro 23 października miał 1000 subów, to on... Jezu!
Ile subów zdobył, o mój Boże. Pewnie dlatego, że jest śmieszny i robi coś oryginalnego. I ma 781 obserwujących na Twitterze. Tego mu zazdroszczę najbardziej. A w ogóle wiecie, że Freeze ma na Twitterze nawet, nie wiem, jakieś 11 tysięcy obserwujących. A to taka fajna platforma, zacznijcie z niej korzystać, okej? Okay? Czy ja powiedziałem Twitch, a nie Twitter? Nie wiem. Nienawidzę pociągów. Zobaczymy, dlaczego nienawidzisz pociągów, cyborgu. Pociągi są straszne. Jechałam sobie raz pociągiem i akurat zbliżała się moja stacja, więc wyszłam z przedziału. Moja mama czekała na mnie na stacji, żeby mnie odebrać i kiedy... Wyszłem! Szczerba, oglądasz to? Pociąg się zatrzymał, stało się to. Drzwi zatrzasnęły się i po chwili mocowania się z nimi pobiegłam do innego wagonu, mając nadzieję, że tamte drzwi będą działać normalnie. Muszę wspomnieć, że miałam ze sobą teczkę z rysunkami oraz duży bagaż, co znacznie utrudnił. Miałam? Czyli cyborg to kobieta? Brah! Miało mi przemieszczanie się. Rysunkami oraz duży bagaż, co znacznie. Muszę wspomnieć, że miałam ze sobą teczkę. Miałam. Cyborg to kobieta! Ktoś się chyba w jakimś komentarzu pytał, czy jest kobietą, czy mężczyzną, i teraz już wiemy, że jest kobietą. A tam chyba było Q&A, w którym to. Nie wiem. Nie oglądałem tego akurat na live. Teczkę z rysunkami oraz duży bagaż, co znacznie utrudniało mi przemieszczanie się. Już otwierałam kolejne drzwi, kiedy nagle. Od tego czasu unikam TL-ek jak ognia i zdecydowanie wolę, kiedy drzwi otwiera się za pomocą przycisku, a nie za pomocą wajchy. Jebać stare TL-ki, all my homies hate stare TL-ki. Raz wsiadłam do złego pociągu i zdałam sobie o tym sprawę za późno. Jeszcze innym razem, kiedy jechałam sobie na chillu i akurat myślałam sobie, jak jest, wszystko przebiega jak należy, kiedy nagle podeszła do mnie jakaś stara... Jezu, czemu ja to oglądam i tego nie komentuję? Wiecie dlaczego? Nie wiem dlaczego, może nie mam humoru i muszę zrobić daily, co? Znaczy, gdybym zrobił live'a wcześniej, to bym miał lepszy humor. Nie wiem, live mi tak poprawił humor wczoraj. Ale ogólnie zgadzam się, ja też nienawidzę starych pociągów. Stare pociągi są tragiczne. Jak ja jechałem do Zatoru, do Energylandii, to jechałem pociągiem takim starym, który, nie wiem, on jechał, ja chyba chodzę szybciej niż on jeździ. Nie wiem, biegam na pewno szybciej niż jeździł tam ten pociąg. Był tragiczny, śmierdziało tam takim, nie wiem, jakby ktoś po prostu chodził i srał na każdy fotel. Starsza pani ze swoim mężem mi powiedziała, że to jej miejsce. Kiedy porównałyśmy bilety, okazało się, że z jakiegoś powodu miałyśmy zarezerwowane te same miejsca. Ojej. Kiedyś jadąc na lotnisko do naszego wagonu, wszedł dziwny facet, który w bardzo głośny sposób próbował przekonać jakąś dziewczynę, żeby dała mu zadzwonić do kogoś, a kiedy w końcu się doprosił, zaczął wydzierać się do słuchawki. W każdym razie zaczął się wydzierać, tak jakby rozmawiał z kimś z drugiego końca stadionu. Jeżeli czytaliście Harry'ego Pottera, to może kojarzycie ten moment, kiedy Ron zadzwonił do Harry'ego i zaczął wrzeszczeć przez telefon. To było coś podobnego. Podsumowując, powinnam zrobić prawo jazdy. Czyli tak naprawdę zrób prawo jazdy, cyborg. Proste. Ja na przykład od kiedy mam prawo jazdy, tylko chyba raz skorzystałem z transportu publicznego i to był autobus. I akurat wtedy chyba byłem świadkiem, nie wiem, tak... Mówię wam na serio, byłem świadkiem, jak ktoś, w sensie no, jakaś bezdomna osoba nasikała na fotel i to naprawdę, to nie jest fajne. Nienawidzę komunikacji miejskiej. No i to było w sumie na tyle. Dlaczego? Bo mi się śpieszy, bo jest Wigilia, okej? Okay? Będę jadł i ja jeszcze raz będę jadł. No i teraz jeszcze nagram drugi odcinek na jutro, bo jutro też są święta. Chcę zrobić live'a, na którym nagramy pioseneczkę. Także to było na tyle. Cześć, zostaw łapencję w górę. Właśnie, czy pamiętacie o naszej umowie? Łapka w górę, komentarz. Tak? No. Daily. Także cześć.